Witajcie kochani na kanale Żyj każdą chwilą. Dzisiaj Monia przyszła do Azdy. Widzicie, czemu jestem taka zadyszana, bo w końcu się zrobiło duszno, ale jest tak duszno. Ogólnie jest 30 stopni, ale ciężko jest oddychać, powiem wam szczerze, przy takiej temperaturze. Wiem, co wy macie powiedzieć. W Polsce po 3-4 miesiące już macie upał. Po prostu lubię, jak jest, wiecie, 24 stopnie, 23, to jest w zupełności temperatura wystarczająca na te betony, które tutaj nas otaczają, ale już 31 stopni, to się topicie. Chciałam wam pokazać takie zaopatrzenie, jak chcecie po prostu jechać sobie na biwak, ogólnie pod namiotek na wakacje. Tutaj mamy taki namiot. Ale bardzo, powiem wam szczerze, że bardzo interesujący. 1500 mm na 4 osoby. Tutaj mamy następny namiocik. Ten jest za 35 funtów. No ten to już na pewno jest, no ten to wiadomo, że jest konkretny. To już jest rodzinny, 159. I tutaj mamy taki wielki namiot. Właśnie patrzę, o tutaj już jest, jak widzicie, 2000 mm. I on jest oczywiście wodoodporny. Ma specjalne, nawet tutaj widzę, szybki zabezpieczające przed deszczem. Nawet macie dwie osobne sypialnie, więc powiem wam szczerze, że jak kiedyś pojedziemy pod namiot, to warto taki namiocik sobie kupić. I jeszcze tutaj są takie, ale to już jest taki otwierany ogrodowy za 89 funtów. I jeszcze widzę, że jest taki na 6 osób, też przeciwwiadoma rzecz, deszczowy. Tutaj moi kochani pisze, że w 20 minut, o Jezuś kochany, to chyba z pomocą tutaj Mateusza i dzieci bym służyła, bo ja jestem w takich niestety robótkowych pracach słabiutka, chociaż jakby trzeba było. Bo trzeba było się szybko schodzić przed jakimiś dinozaurami albo jakimś wilkiem, to szybko by poszło, prawda? Bo w strachu wiele rzeczy człowiek potrafi szybko zrobić. Więc tutaj mamy na 6 osób i to jest za 95. Widzę, że jest promocja, bo ze 119 zawsze, wiecie, 20 funtów jest promocji. Tutaj są takie materace za jedyne 12,50 do namiociku. Patrzę jeszcze, co wam mogę pokazać. A to, o, parasolka. Tutaj są takie tacuszki. Proszę bardzo, dostali, widzę, takie talerzyki do pizzy. Tutaj mamy, grilla. A po ile ten pan grill jest? 25 funtów, proszę bardzo. Mamy tutaj grilla. Nawet nie widziałam takiego luksusowego. A tutaj mamy kominek. Jak ktoś lubi romantycznie nocą sobie usiąść przy lampeczce winka. Za jedyne 59. Popatrzcie sobie. Tutaj są takie, tutaj widzę, widelce wielkie do kurczaka albo indyka. Tu taka miseczka widzę do nakładania mięska. I tutaj mamy, a co tu jest, tak widzicie, patrzy, co to jest. A to takie nasionka do trawki prawdziwej, żeby się lepiej je rosło. A tutaj jeszcze chciałam wam pokazać, jakie mamy tutaj niesamowite rzeczy dla dzieci na wakacje. Żeby się nie nuziło. Widzę, że mamy pistolecik na bańki mydlane. Jedna kobitka raz ostatnio miała i puszczała. I nawet fajny bajer. Ale później jak wlejecie banie, płyn do naczyń i inne, użyjecie już ogólnie płyn, to już nie będą lecieć te bańki, bo już kiedyś mieliśmy. Basenik za 40 funtów. Mamy tutaj różne rzeczy. Jest jakaś lampeczka, widzę. A, w różnych kolorach. Bajer, co to jest? Za 4,50. A to nie wiem, czy to... Nie, zaraz Monia wszystko podrzuca. No mam, mami, no. A, to taka lampeczka, słuchajcie. Na baterie. Trzy baterie AA. I proszę bardzo, mamy lampeczkę. Ale nawet fajna, powiem wam szczerze. Przyjemne kolory. O, tutaj widzę, jak się człowiek chce poopalać, to nawet podusie wykombinowali. Za jedyne 4,50, proszę bardzo, jaki luksus. Ale też do samolotu. Praktyczna taka podusia.
No, tutaj macie takie już baseny za 20 funtów. No, w końcu się zrobiło gorąco, więc można kupować. No, bańki mydlane to jest 1500 rodzajów. Ale powiem Wam szczerze, że jest jedna wada tych baniek. One bardzo śmierdzą. Kurczę, ja uwielbiałam bańki, jak była mała, ale ten płyn tak nie jechał takim smrodem. On naprawdę, one śmierdzą taką toksyną. O, basenik, proszę, bardzo do pieska. Tutaj co to? O, proszę bardzo, co to nie wymyślą, co kiedyś było po prostu tych zabawek mniej. Było, powiem Wam szczerze, prosi, a teraz jest tyle tych bajerów, że jak dzieciak chodzi, to mamo, chuj, fajna, co się zdecydować, musi na co zdecydować. To czy to? O, proszę, nawet tutaj, proszę bardzo, z Blue nawet pieska z bańkami zrobili. Coś, to nie wymyślą. Czy Dagi, proszę bardzo, Dagi. Dagi, no i to z telefonem, a przyjmą to. To z telefonikiem. Co jeszcze, moi kochani, Wam pokażę. No, tu są jeszcze takie zabawki dla dzieci. Piłeczka. I znowu basenik. Kurczę, to co to takie? O, trampolina. Za jedyne 129. Konkretna piłka. I tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać i lecę robić zakupy, bo muszę kupić gadki dla Mateusza i skarpetki na wyjazd. O, tutaj można się też wypluskać. Baseniki takie za 6 funtów. Kurczę, ja w Argosie dałam 8 funtów. A tu 2 funty taniej. O, tu są takie do pływania. O, okulary są do pływania. No ja tak myślę właśnie, czy chłopakom nie wezmę, wiecie? Ja to tak za bardzo nie lubię, ale na oczy jak znalazł. Okoła, no patrzcie, no nie, no za 2 funty, tylko to są takie trochę dziadostwo, cholina jasna. Ja już kupiłam takie koła do pływania chłopakom, troszkę mocniejsze, o pistolety. No, o, proszę bardzo, jaka ładna kunywka w kształcie dinozaura. O, tutaj Monia to kupiła na wyjazd, żeby się nam nie nudziło. Tak, jedziemy na wakacje. Ja tylko się codziennie modlę do Bozień, do Boga, żebym ja i moja rodzinka byli zdrowi. Bo czeka mnie operacja, wiecie. I na razie nie chcę na tą operację iść. Po prostu chcę jakoś mytnąć na wakacje i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze na tych wakacjach. No, niestety. Opowiem Wam w następnym filmiku, więc kupiłam tutaj taki właśnie... Tak się, wiecie, jak rzuca i łapie. O, proszę bardzo. Coś to nie wymyślą. Kaktus, sikający kaktus. Dzieciaki latają naokoło, a tu kaktus sika wodą. No, proszę bardzo, piłeczka. To też fajna, futbol, taka wielka do gry. Ej, ta jest nawet fajna, bo chłopaki to grają taką ciężką. Fajna taka właśnie, patrzę, tak fajna, w sensie fajna, praktyczna. O, proszę bardzo, jak ktoś chce się wyżyć, to może sobie kupić takiego rekinka. No wiecie, no nad morzem też zabieramy, mówię właśnie, gry planszowe, to już wiecie, gdzie jedziemy, nad morze. Tak, do naszej miejscówki jedziemy, do Brodsters na 9 dni. Cieszę się, akcelera ogólnie, tak przez 3 miesiące myśleliśmy, czy pojedziemy, bo ta moja operacja i jeszcze Damianek też, nadal mówię, to wszystko takie, wiecie, w kropce, ale mówię, nie no, co ma być, to będzie. I takie bajerki, o. Piłeczki właśnie, nie wiem, Kuba, czy kupić, bo to są do tenisa, po ile one są? Tenis ball. Dobra, weźmiemy takie też 3, może się przydadzą. A patrzę, co tu jest? Aha, a to wiecie, to jest takie główienko. To akurat to nie warto. Odbija się właśnie piłeczki. Więc moi kochani, ja lecę dalej. Muszę już zrobić zakupy. Trzymajcie się ciepło. Pa! Oczywiście mile widziane, subskrybujcie.